Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w nowej serii Zagrajmy w Hollow Knight. Jest to gra gatunku Metroidvania, czyli dwuwymiarowej platformówki, która została stworzona przez niezależne studio Team Cherry. Gra powstała dzięki kampanii w serwisie Kickstarter. Tytuł przenosi gracza do fantastycznego świata, a dokładnie na teren miasteczka Dearmouth, pod którym rozciągają się przepastne podziemia. Ów labirynt to pozostałości po tajemniczym starożytnym królestwie, które przyciągają poszukiwaczy przygód. Po przekroczeniu jego progów śmiałkowie przepadają bez wieści. Główny bohater gry, czyli tytułowy Hollow Knight, postanawia stawić czoła wyzwaniu. Na miejscu mają czekać na niego bogactwa, chwała, a także odpowiedzi na liczne kłębiące się w jego głowie pytania. Akcja prezentowana jest w perspektywie bocznej. Rozgrywka opiera się na eksploracji przepastnych, połączonych ze sobą lokacji, kolekcjonowaniu coraz potężniejszego ekwipunku, rozwijaniu umiejętności oraz walce z napotkanymi przeciwnikami. Z uwagi na specyfikę gatunku reprezentowanego przez opisywany tutaj tytuł, uzyskanie dostępu do wielu miejsc wymaga rozwiązania zagadki lub użyciu określonego przedmiotu bądź zdolności. Choć przez większość czasu lochy przemierzamy na piechotę, w trakcie zabawy przychodzi nam również dosiadać nietypowego wierzchowca w postaci przerośniętego insekta. Na naszej drodze stają liczni i zróżnicowani adwersarze. Obok standardowych oponentów na pokonanie czeka nas ponad 30 bossów. Stawianie im czoła wymaga poznania schematów ich zachowań oraz odkrycia słabych punktów. W starciach robimy użytek zarówno z broni białej, jak i z mocy magicznych. Na tym jednak nie kończy się czyhające na gracza niebezpieczeństwa. W podziemiach roi się bowiem od wszelkich pułapek oraz przepaści, przez które nieuważny poszukiwacz przygód może szybko pożegnać się z życiem. Na szczęście nie wszyscy są wrogo nastawieni do protagonisty. W toku przygody spotykamy barwne postacie, jakie chętnie podzielą się zdobytą wiedzą lub posiadanymi przedmiotami, a także nauczą nas nowych technik walki oraz udoskonalą nasz ekwipunek. Hollow Knight działa w oparciu o technologię Unity. Produkcja cieszy oko ręcznie rysowaną dwuwymiarową oprawą graficzną. Pod względem jakości wykonania przywodzą na myśl klasyczne filmy animowane. Zabawie towarzyszy działający na wyobraźnię soundtrack autorstwa Christophera Larkina, potęgujący klimat wielkiej przygody. Premiera tytułu była 24 lutego roku 2017. Rozpoczynam grę. Bawcie się dobrze, komentujcie, lajkujcie, macie jakieś pytania, chęcią na nie odpowiem. Jak widzicie, gra jest spolszczona. Na Steamie nie ma takiej wersji. Jak świat szeroki, twe imię wypowiadane z szacunkiem i w ubolewaniu. Wszak nikt nie potrafi poskromić naszych dzikich dusz, lecz ty sprostałeś temu wyzwaniu. Pod swoim bacznym okiem ty nauczyłeś, my zmieniliśmy się, pierwotne instynkty ujarzmiliśmy, pokazałeś robakom i bestiom świat, o którym nawet nie śniliśmy. Spolszczenie można ściągnąć na Steamie chyba jest to spolszczenie, bądź na Google, wystarczy wpisać i można sobie ściągnąć instalkę. Gra troszkę przypomina Salt and Sanctuary, który też mam zamiar nagrać, ale nie teraz o tym. Szykuje się dosyć ciekawy gameplay, bo gra jest dosyć trudna i wymagająca. Zobaczymy.
Generalnie sterowanie jest dosyć proste. Mamy skoki, lewo, prawo. W lewym górnym rogu mamy chyba 5 skuć. O, proszę. Pierwszy jest sekret. Nie wiem, co to jest. Uzbieramy. Ale mam nadzieję, że się dowiemy. Pierwszy sekret udało mi się odkryć. Gra ma dosyć, powiem wam, wysokie oceny na Steamie i sprzedała się w dosyć dużej ilości. Zwróć uwagę, że ci przeciwnicy są dosyć wytrzymali. Nie wiem, bo to zbieramy, szczerze powiedziawszy. Ale mam nadzieję, że się wcześniej czy później dowiemy. Co to jest? Badaj. Istoty wyższe, te słowa przeznaczone są wyłącznie dla was. Za sprawą swojej wielkiej siły zyskałbyście miejsce pośród nas. Skupcie swoją duszę, a uświadczycie dobrodziejstw. Zasilaj duszę, atakując wrogów. Gdy wystarczająco zasilisz duszę, przytrzymaj page down, aby skupić duszę i wyleczyć się. Aha. A rzeczywiście, po lewej stronie mamy taką twarz też. Gdzie po każdym ataku zdobywamy... O cholera, kolce. Kolejny mały sekret. 41, 59. Nie wiem, co za to możemy kupować. Pewnie jakieś lepsze ulepszenie do... naszego Hollowmana, Hollow Knighta. No to kurde jest. A, mam dwa paski zdrowia więcej. Przez chyba jakiś tylko czas określony. Oh shit. O cholera. Nie udało mi się tam doskoczyć. Shit, szkoda. Traciłem trochę tych. I co teraz? Aha, traciłem, widzicie, jedno. Jeden punkcik zdrowia. Tam nie doskoczy oczywiście, przynajmniej na razie. Co to, ja się cofnę jeszcze? Tylko nie wiem, czy to jest... A, gówno. Nie wiem, czy generalnie lubicie takie typy gry. Ja tam może... bardzo nie ubóstwiam takich tytułów, ale są dosyć ciekawe. Badajmy to. Istoty wyższe, te słowa przeznaczone są wyłącznie dla was. Przekraczając ten punkt, wkraczacie na ziemię króla i stwórcy. Przekroczcie ten próg i przestrzegajcie naszych praw. Stańcie się świadkami istnienia ostatniej i jedynej cywilizacji Wiecznego Królestwa. Hollownest. Szkoda, że tylko mamy 78.
tego czegoś, nie wiem, to jajka są czy co? Tu jeszcze mamy inwentarz. O proszę. Stare ostrze. Tradycyjna broń używana w krainie Holmest. I ostrze jest tępe ze starości i mocno zużyte. Przepraszam, skup zebraną duszę, aby naprawić swoją skorupę i wyleczyć obrażenia. Atakuj wrogów, by uzupełniać poziom duszy. Okej. Okay. Aha, widzicie, mogę się... Na razie nie będziemy tego tracić. Dirmaut, znikające miasto. Posłuchaj. Witaj, podróżniku. Obawiam się, że jestem tu jedyną osobą, która cię przywita. Jak widzisz, nasze miasto pogrążyło się w ciszy. Inni mieszkańcy zniknęli, podążyli w dół tamtą studnią, jeden za drugim, do jaskiń na dole. Pod naszym miastem niegdyś znajdowało się wielkie królestwo, już dawno temu popadło w ruiny, ale nadal wciąga każdego swoje czeluście. Dobrobyt, chwały, oświecenie, ciemności zdają się mamić tymi wszystkimi rzeczami. Jestem pewien, że ty także pragniesz odnaleźć tam szczęście. Stary robak. Jednakże bądź ostrożny, to miejsce spowija zdradliwe powietrze. Każda istota popada tam w obłęd, a wędrowcy są okradani ze swoich wspomnień. Być może sny wcale nie są takie dobre. Madaula. Misu. Okej, okay, odpocznij. A, uzupełniam sobie życie, a tym razem sobie straciłem. Nowe dostawy map już wkrótce otwarcie. O cholera. Może niepotrzebnie tam zeskoczyłem tak na dół bezpośrednio. Rozdroża, zapomniane rozdroża. O cholerka. Ta by się broń, która pozwoliłaby nam na załatwianie takich przeciwników na hita. I co, ja może tutaj na razie nie będę szedł. Może wróćmy na razie, co? O kurde, potworki się respią, ale lipa. Chociaż z drugiej strony możemy dzięki temu zdobywać przedmioty. Cholera. Page down, skupienie. To jest po prostu chyba waluta, za którą możemy kupować lepszy sprzęt. A, możemy tu wejść. Aha, okej. Okay. O, shit, miałem dobrze trochę przewalone. Ma 3 hity. Fajna gierka, lubię takie te gry nawet. Kolejnym tytułem będzie Salt and Sanctuary. Ale może nie od razu, tylko za jakiś czas nagramy. To wiecie co, przydałaby się mapka. Zobaczmy tutaj opcje. Klawiatura. Mapa, tab. Nie ma mapki jeszcze dostępnej, cholerka. Niedobrze. Na razie muszę sobie tę mapkę rysować w głowie. Sklep? Czarnego jaja. Świątynia. Witaj, jak miło spotkać innego podróżnika na tych zapomnianych ścieżkach. Jesteś niski, ale wyglądasz na bardzo silnego. Mam na imię Quirrell. Mam swego rodzaju obsesję na punkcie nieodkrytych miejsc. To starożytne królestwo skrywa wiele fascynujących tajemnic, a jedna z najbardziej intrygujących znajduje się przed nami. Ogromne kamienne jajo leżące u stóp starożytnego królestwa. Spójrz na nie. Czy ono emituje ciepło?
z pewnością otoczone jest niezwykłą aurą. Czy da się je otworzyć? Wszędzie wokół widać dziwne znamiona. Ja ją kocham. Ja kocham tajemnicę, przepraszam. Kto wie, jakie inne cuda spoczywają jeszcze głębiej pod nami. Czyli to de facto tutaj niewiele się dowiedziałem. Być może to jest... Może w późniejszym etapie gry uda nam się tutaj coś odkryć. To będzie nowa lokacja. O cholera. O, oberwałem już. Tam nie doskoczy. Nie wiem, czy dobrze, że my tam idziemy, chociaż... Gdzie mam iść? No, że przynajmniej gra się długo nie loaduje między tymi lokacjami. Czekajcie, czy się czasem nie wracam? O cholera, jasna. Co? Trochę problem. Aha. To może lepiej wrócimy. Zostawmy tego bossa na... może trochę później, co? Może będziemy mieli lepszy sprzęt, no wrócimy. Kurczę, wiecie, to nie najgorsze to, że nie ma mapy. I... Też nie wiem, czy my dobrze idziemy, nie? Jesteśmy na dół, może co? Och, pochowaj mą matkę z ramionami bladymi, pochowaj mego ojca z jego oczyma zamkniętymi, pochowaj me siostry na grobu dnie, a gdy już skończysz, pochowaj i mnie. Aha, znasz to? To jedna z moich ulubionych piosenek. Możemy zaśpiewać coś innego, jeśli chcesz. Ty zacznij, a ja dołączę w trakcie. Założę się, że znasz, że masz piękny głos. Ha, ha, ha. No więc czego szukasz tu na dole? Jeśli chcesz się wzbogacić, to po prostu rozejrzyj się wokół. Te kopalnie są nadal wypchane bogactwami. Wystarczy dla każdego, więc bierz kilowy kop razem ze mną. No super. Cholera. Aha, okej. A, to taki checkpoint z punktami życia. Ej, kurde, ale jaja, chodzimy tak... To się zapadnie, wiedziałem. Wiecie co, może tam nie będziemy szli, chociaż ja wiem. Może się wróćmy jeszcze, bo tam chyba coś zostawiłem. Wszystkie przedmioty się odradzają. Wszyscy przeciwni również, przeciwnicy. Tutaj coś było, o, tu mnie nie było na przykład. Wiecie,
czy mi się uda tam doskoczyć? Da. Przydałaby się mapa. Shit. Trzeba korzystać z tego dobrodziejstwa leczącego. Oh shit. Cały czas się wracamy jakby, tylko że... Nie przypominam sobie, żebym tutaj był. Tam nie doskoczymy, dopóki chyba nie zdobędę jakiejś umiejętności. Był wysokie, wyższe skakanie. Fajna gierka, przyjemna. Naprawdę. I dosyć droga, przyznam szczerze, bo cena regularna chyba 80 czy 90 zł. Że tam wskoczyć mam. O cholera. Nie zauważyłem tego latającego popierdółka. Kurczę, jakie zakamarki. Aha, ja tu byłem. A, widzicie, tu rozpoczynałem grę. Dobra, to przynajmniej więcej wiem, gdzie jestem. Wszystko się fajnie tu układa w całość. Może w lewo, tutaj zobaczymy, może coś będzie innego. Cholera. O, tam nie doskoczymy. A wiecie, co się stanie? Co się stanie, kiedy zginiemy? Wszystko przepada? Strasznie dużo przejść, szkoda, że mapy nie mamy, kurczę. Droga pielgrzyma wędrowcy Hollow Nest. Podążajcie wśród bujnej dziczy grzybowego gaju do miasta położonego w sercu tego królestwa. W nim każde marzenia się spełniają, każde prawdy są odkrywane. Oh shit. Dobra, tędy nie przejdziemy.
Dopóki nie zamawiam jakieś umiejętności. To zasiecałem, czy tam spaść na dół, czy nie? O, lera. Co to jest za ząb? Witaj, przybyłeś tu, aby zwiedzać te piękne stare ruiny. Nie przejmuj się mną. Sam mam zamiłowanie do odkrywania nowych miejsc. Nie ma nic cudowniejszego niż zabłądzenie i ponowne znalezienie drogi. Ty i ja jesteśmy niebywałymi szczęściarzami. Jestem z zawodu kartografem i obecnie pracuję nad stworzeniem mapy tej okolicy. Czy chciałbyś kupić jedną z moich map? Zakupić mapę okolicy? Pewnie, że chcę. Tylko 30. Zdobyłeś mapę. Wyświetl szczegółową mapę Hollow Ness w panelu mapy znajdującej się w inwentarzu. Mapa może być bardzo użyteczna, ale ona sama nie wskaże ci twojego aktualnego położenia. Jeśli nie masz głowy do nawigacji, proponuję ci nabyć kompas od mojej żony Isoldy. Dopiero co otworzyła nasz nowy sklep z mapami w Deermouth i sprzedaje w nim różnego rodzaju przydatne rzeczy dla podróżników takich jak ty. Będzie nawet od czasu do czasu sprzedawać się niektóre z moich starych map. Wracam do niej za każdym razem po skończeniu mapy danej okolicy. Zawsze bardzo się cieszę, gdy mnie widzi. Dobra. Pytanie, gdzie my jesteśmy? A! Nie wiem, czy ja mogę wam pokazać? Nie. Wydaje mi się, że jesteśmy tutaj w lewym punkcie mapy. Tam są kolce, cholera, moment. Ta mapa się nam tutaj poszerzy teraz, czy jak? Niekoniecznie. O cholera. Kurwa mać. Ja pierdolę. To tam chyba nie doskoczę. Niestety. Cię pierdzielę. Najgorsze w świecie to w tej grze, że nie ma jakiegoś takiego punktu, który miałbym się de facto udać. Oto kuźwa jest. Oto kuźwa był. Nie wiem. Jakiś kuźwa robaczek. Mapy tutaj też nie ma, nie? No właśnie. Deermouth. Shit. Nie, tam nie doskoczę chyba. Zostawmy to w spokoju na razie. Też takie dosyć częste te są przejścia z tych map. Też
to mi nie przeszkadza, bo te mapy się szybko ładują, nie? O cholera, tu mam skarbów. A, krata się zamknęła. Kuźwa, nie wrócę. Shit. Nie mogę w to wejść. Cholera. Nie mogę tego dotykać. Niedobrze. Shit, jeszcze mnie ciapło, ale jaja. I co teraz? Ja pierdziu. Ha. Ale shit. Kamienne wrota z prostym zamkiem. Ej, kurde, ta gra jest niewybaczalna. Nie ma checkpointów żadnych. Całą kasę straciłem. Ja pierdzielę. Powiem wam, że będzie mega ciężko. Bo tu coś było, cholera. Nie wiem, czy mapę już mam? Aha. Każdy mój atak jakby powoduje to, że przeciwnicy odskakują ode mnie. Tam jest na górze ten robaczek, tylko kurde, nie wiem jak go zdobyć. Przyznam szczerze, nie wiem jak on zaskoczyć. Ludzie, co najgorsze, że wszystkie te znikły. Te kokony z jajkami, tą walutą. Aha, ja mogę odzyskać tego ducha? Nie! Co to kuźwa było? Aha, odzyskałem ducha! Zajebiście! To fajnie! Fajnie! Ile tu mam zabić tych latających główien? Ale to fajnie, fajnie, że można odzyskać stracone przedmioty. Tylko tak pytanie, czy
gdzie teraz? Mamy trzy ścieżki. Cholera, nie wiem, czy tutaj iść, czy tu. Ho, ho, ho! Patrzcie tu. Ale lód. Tam nie doskoczę. Jeszcze muszę wyczaić checkpointy, nie? To mi się widzi, że to jest mapa do bossa. Okej. Nie myślę, że ławeczka to jest checkpoint. A to nas leczy. Fajna sprawa. Najgorsze właśnie jest to, że nie ma jakby informacji, gdzie się znajdujemy, nie? Zostawmy te przejście w tą stronę. Zobaczmy tu. Shit. Nic tu nie ma. Możemy tędy też przejść, ale możemy też górą przejść. Zobaczmy górę może najpierw. Musiałem oberwać. Dobra, więc udało mi się ominąć trochę. Jest jakiś znak, ale kurde, znak do czego? Shit. I symbole są namalowane, ale kurde, powiem wam. Aha.
Zamknięte, dobra. Niby znak wskazuje jakby miasto. Chciałbym sobie znaleźć jakiś punkt zapisu. Właśnie, zostawmy w spokoju, bo to jest chyba punkt leczenia. Matka. Super, mamy pierwszego bossa. Kurde, to będzie cały czas tak latać? Shit. Cholera. Czyżby padła? Pokonałem bossa pierwszego, jest! O cholera! O cholera! Ale niespodzianka! Nice, ale to jest w miarę proste na szczęście. Ale fajny, fajny przeciwnik. I patrzcie, mają przejście otwarte. Nie myślę, że jeszcze raz będę musiał go pokonywać. Dobra, na szczęście już nie. Okej. Wiecie co, ja chyba tutaj się boję zaskakiwać. Przydałby się znaleźć jakiś checkpoint, ławeczkę. Byśmy sobie zakończyli ten pierwszy odcinek. Taki przeciwnik urzający. Nie wiem, co to za symbol jest. Drzwi z odsłoniętym rowkiem. Mały sekret. Jasna. Aha, tam są kolce. Kuźwa mać. Tak! Ale zaczynamy od tego punktu. Dobra, moi drodzy. Wrócimy jeszcze po ciało. Kurde, tam były kolce. Tędy? No tak.
Tam chyba nie dam rady doskoczyć. Kurde, żebym tam jeszcze dotrwał. Dobra, czyli ławeczka to jest checkpoint, to tyle wiem. Czy ja tutaj zginąłem? Nie pamiętam tej lokacji. Dobra, mamy checkpointa. Co to jest? Maszyna z symbolem rogacza umieścić geo. Na razie nie mam. Nic, od razu tu wrócimy, ale kurczę, nie przypominam sobie, żebym tędy szedł. Chyba tutaj zginąłem, co? Właśnie. Shit. Kolce, uwaga. Aha, widzicie, ja muszę tu zbierać jakieś robaki. Ale w tej chwili nie mamy tutaj możliwości skakania po tym. Mapka jest taka cudowna, że mega. Kuźwa mać. Patrzcie. Dobra. Ja sobie tą duszę odzyskam i zaczniemy od tamtego miejsca. Trudna dosyć gra, ale nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Kończymy pierwszy odcinek. W zasadzie powiem wam tak, że gra się przyjemnie. Gra jest wymagająca. Tajemnicza. Natomiast ciężko tutaj powiedzieć dokładnie, co my tu mamy zrobić. Gdzie się mamy udać. Mamy tutaj jakieś tylko symbole. Kropki mamy na mapie, takie białe się pojawiły. No i będziemy w następnym odcinku tutaj rozkmijać. Będziemy dalej eksplorować, walczyć, starać się ukończyć kolejną grę. Napiszcie, czy graliście w tę grę, czy się wam podoba. Zostawcie kciuka w górę i suba. Hej!